Szanowni Państwo, drodzy rodacy w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu nowej nadziei oraz wewnętrznego odrodzenia i spokoju. Niech te szczególne dni przyniosą wytchnienie od trosk dnia codziennego, aby z nowymi siłami realizowali Państwo swoje tegoroczne plany i zamierzenia. W polskiej tradycji Wielkanoc ma głęboki wymiar religijny, odnoszący się do najważniejszych prawd i symboli chrześcijaństwa. Przypomina, że ofiarna miłość to moc, która zwycięża zło, śmierć i zwątpienie. Niech więc obok tradycyjnych zwyczajów, ozdób i potraw nie zabraknie w naszych domach uśmiechu, dobrych rozmów i wzajemnej życzliwości. Niestety, to już kolejne święta wielkanocne, które będą inne. Będziemy je przeżywać, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo zdrowotne nasze, naszych najbliższych i innych osób. Wypełniamy zalecenia specjalistów, bo ufamy, że przyniesie to pozytywne efekty teraz i w nadchodzących miesiącach. Pomyślmy o tych, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Okażmy pomoc potrzebującym, tak abyśmy wszyscy przetrwali ten trudny czas w dobrym zdrowiu. Wielkanoc to także budząca się do życia przyroda. Podczas minionej, dość surowej zimy długo czekaliśmy na nadejście wiosny, ale jeszcze bardziej na ponowne spotkania w szerszym gronie krewnych, przyjaciół i znajomych, na powrót do normalnego życia, pracy i wypoczynku. Życzymy tego Państwu z całego serca. Niech wyjątkowa atmosfera tych dni pozwoli nam spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Niech umocni w nas wytrwałość i wiarę, że razem możemy pokonać pandemię oraz wszelkie związane z nią trudności. Szanowni Państwo, proszę przyjąć życzenia błogosławionych, pełnych zdrowia i pogody świąt wielkanocnych. Wesołego Alleluja!